No na przykład dzisiaj będzie o tym, jak dziadek emeryt pokazuje, w jaki sposób uczył się programowania. Że to mnie zaskoczył właśnie, bo ja byłem nauczony zero-jedynkowego programowania. Tak? 0-1. A ten pan, to zobaczycie też, to jest fenomenalne. Znaczy dla mnie jest fenomenalne, dla niego jest fenomenalne. Dla kogoś nie będzie, dla wielu osób nie będzie fenomenalne. Wyobraźcie sobie, że możemy zrobić 0-1, 0-1, włączony, wyłączony. A chyba co niektórzy wiedzą, o co chodzi. Ale ja dzisiaj zobaczyłem, że jest możliwość taka, że mamy w Wielkopolsce, w mieście pewnym fachowców, którzy potrafili i potrafią robić to do dzisiaj, zrobić 1-2, 1-2, 1-2. Ja nie mogę teraz powiedzieć, o co dokładnie chodzi, ponieważ ten pan zrobi to lepiej, ale kwestia programowania. Ja nie wiem, chyba będzie chodziło o komputery kwantowe. 1-2, 2-1, 2-1, 2-1. Taka ciekawostka. I akurat 15 sekund tego materiału będzie, ponieważ pozwolono mi na 15 sekund, żeby chociaż pokazał mi, o co chodzi w tym wszystkim. Co to znaczy 2-1, 1-1, 2-1. Jak wpakować dwie rzeczy do jednej? No to jest niemożliwe, tak? No jednak okazuje się, że jest, że w Koninie są tacy fachowcy i właśnie na ten temat będziemy też 15 sekund. Nazywam się Banasik Kazimierz. Chciałbym wytłumaczyć, na czym polega programowanie. Programowanie polega na 0-1, 0-1, 0-1. Ja poznałem inne programowanie. 2-1, 2-1 i 1-1. Oto wzór wieloletnich programowań moich zapisków. Premiera w styczniu.